Barbara, Miss Jackson. Siemanderko, szanowni widzowie. Witam serdecznie. To oczywiście nie kto inny jak ja, Lemmy. I powracamy do naszej serii z My Clubem, w którym się uczę grać. Ciągle jeszcze jestem cienki jak dupa węża, ale próbuję, staram się i o dziwo wygrywam. Professional Soccer 2019, PlayStation 4, czwarteczek, nowych trochę mamy nowości. Fajnie to brzmi. Nowych nowości? Szybciutko. Tak, żeby was nie zanudzać. Mamy dodanych troszeczkę nowych graczy. Głównie chodzi o to, że mamy featured players dodanych. Oni mają troszeczkę wyższe statystyki niż chyba ci normalni. Ja nie jestem fachowcem ani od FUT, ani MyClub'a, ale z tego tak tu wygląda, że powinniśmy mieć możliwość trafiania graczy z wyższym overallem. Czekajcie, kochani, momencik, bo dostałem tutaj wiadomość od PlayStation. Poczko, właśnie na to czekałem. Dobrze. I moi mili, sobie wyłączę tą przeglądarkę, będzie mi potrzebna w ogóle. Kochani, do was wracam. Więc tutaj mamy graczy, no właśnie, 97, taki Messi, chyba, gdzie normalnie on ma 94, jak się nie mylę. Ale też tego pewnie nie jestem, gdzieś tam sprawdzałem. I gdzieś widziałem taką opcję. Tutaj z bramkarzy, no to widziałem, że przydałby mi się taki bramkarz jak... Gdzieś go widziałem. I on jest. O właśnie, ten Jason cały. Ale czy też Benitez, czy ten cały jakiś tam Casio. Cholera wie, jak się go tam wymawia. Taki by się przydał, bo bramkarza mam trochę kulawego. 79 czy 80 overall, więc nie za bardzo. Players of the Week. Właśnie, tu jest ciekawostka. Już wam pokazuję, bo tu nie będę zanudzał. Kiedy wejdziemy w kontrakty, wejdziemy w agentów, mamy do otworzenia w Top Agents, w Collector's Box. Nie w Collector's Box. Special Agent, przepraszam bardzo. Players of the Week, September, tak jest, 6/2018. Mamy za 100 końców do otwarcia 3 paczki. 3 różne. Players of the Week, Palmeiras Club, Corinthians Club, ale ja Players of the Week bardziej mi się rzucił. Możemy te paczki otworzyć 3 razy tylko, nie więcej. Ja mam końców 1180, więc kochani, na samym początku otworzymy sobie Players of the Week. 72,8% szansy na trafienie czarnej piłki. Kuźwa, Lemmy, jak nie trafisz czarnej piłki, to jesteś ciota. No to co? Kogo trafiamy? Messiego? Czy może... jakiegoś bramkarza. Messi, bramkarz może być. A, pal licho. Dawać mi tu ich. Jedziemy, kochani. Rączki zacieram. Pierwszy będzie Messi. Jednak nie. Ale jest czarna piłeczka. Proszę bardzo. No to już jakaś gwiazda będzie u nas w drużynie. I bardzo mi się podoba. No i pięknie, pięknie. Fryzurę ma kuźwa jak... Wiecie co, ja nie jestem fałcem od piłki nożnej. Jeden sam Maksymin, czy jakkolwiek on tam się nazywa. Wiecie, dużo mi to nie mówi, ale overall ma 86. Proszę bardzo. Nie będę narzekał. Przy czym fryzurę ma jak Neymar z pierwszego meczu w Mistrzostwach Świata. Ale jest okej, okay, w porządku. Nazwisko dla mnie niezbyt znane, na pewno dla fałowców piłki nożnej bardzo znane. Być może świetny piłkarz. Nie interesuje mnie to, ja go nie znam. Potrzebuję kogoś innego. Dobrze, jeszcze muszę takie poczeczki otworzyć. Dawać mi następnego. Może w końcu, no Liga Hiszpańska, Barcelona. Dawaj, no Messi, kuźwa, wpadnij mi. No nie, no znowu? Nie mów mi, że double będzie, ten sam. Nie. Nie mam szczęścia do tych mega piłkarzy. Sanson. Też dla mnie niezbyt znane nazwisko. Ale overall widzę mało wysoki. No to dawaj, kuźwa. No i ostatnia paczuszka, moi mili. Trzymajcie kciuki. Nie wierzę. Kuźwa, nie wierzę, no nie wierzę.
Serio? Nie ma Messiego. Ale ten chyba ma 89 overall, jak się nie mylę. Nie, 85. No nic, troszeczkę składzik swój wzbogaciłem, ale niewiele. No i już za bardzo nic tu nie mogę jeszcze wylosować. Special Agent jeszcze mamy, tutaj możemy losować, ale co mi to daje w ogóle? Zobaczmy. 37,5% szansy na czarną piłę. Tylko co mnie to daje w ogóle? No dobrze, jedną taką poczeczkę możemy otworzyć sobie. Okej, okay, spróbujmy. No tu pewnie złota piłka wpadnie, jak znam moje szanse. Moje szczęście. A tutaj podpisujemy z konkretnego klubu czy ligi złota piłeczka. No dobrze, niech będzie, będzie drugiego składu, ale otwórzmy sobie, zobaczmy co to jest. Co to w ogóle prezentuje. Pozitivo. To kurwa jest. Ale 83. CF. Dobrze jest. Nie najgorzej. To jeszcze sobie spróbujmy otworzyć stąd w takim razie. O, tu szanse są większe. Pokażcie mi, jakie są cele. Tutaj szanse są znacznie większe na czarną piłkę. Okej. Okay. Spróbujmy. No, pokazać mi ich tutaj. No zawsze się przydadzą zmienicy, mogą być, tak? Beble. 87. A proszę bardzo. Boria, boha, boba. Kurde, jak się to wymawia, no cholera jasna. Nie mogą jakichś prostych nazwisk mieć? Jak Lemi na przykład? No dobrze, skoro mamy jeszcze trochę końców, to potwierajmy. Mamy jeszcze trochę końców, potwierajmy wszystkie tutaj do końca karty. Wiecie, przynajmniej widzieli, co można trafić, co można nie trafić. Na zmianę. Raz paczuszkę stąd, raz paczuszkę stąd, otwórzmy. No tutaj złota piłeczka. Tu nie mamy szczęścia do czarnej. Fajne są te animacje. Tego otwarcia, ale mogą być one troszeczkę tak różne, no one się bardzo tutaj powtarzają. Są fajne, ale pewnie po pewnym czasie się nudzą. A, dobrze, 83. Teraz jedna stąd. Dałaś mi tu jakąś czarną, kozacką. Tym razem złota. Wszystkiego mieć nie można. Pokażcie mi to. A teraz będzie czarna. Ostatnie dwie będą czarne. Szkoda, że nie trafiłem jakiegoś Messiego, bo coś w stylu. Cholera jasna, no. Takie szanse mogłem mieć. Kurde. No wpaja. A mówiłem, że wpadnie czarna? No, jest, jest czarniutka. Pokazuj mi się tu, koleś. 85. No i pięknie. Ale ciągle bramkarza nie mam. Ciągle nie mam bramkarza. I ostatni mi został jeszcze special. Palmeiras. Otwierajmy. I jest czarna. Mówiłem. Dwie czarne. A będą na końcu. I 87. Kurde, powiem wam szczerze, trochę potrafiałem tych kolesi. Trochę potrafiałem. Zaraz będziemy musieli to mój skład obejrzeć sobie. Trochę tych tam treningów dostaliśmy taktycznych i tym podobne, ale dalej bramkarza nie mam. Tutaj już nic ciekawego do otwarcia nie ma. Chociaż Spanish League Star mamy za 250 możemy otworzyć. Plus PS Selection. No właśnie, jest trochę ryzyko. Ale za 250 możemy zaryzykować i sobie to otworzyć, co nie?
Jak nie? Kuźwa, otwieramy to, otwieramy wszystko. 28 jest czarnych piłek, 107 złotych i 315 srebrnych. Ok, zobaczmy chociaż jaki cel jest. Właśnie, to jest Messi za 94. Widzicie, ten featured player był 97 Messiego, no to jest 94, ale też można go trafić. Modricza można by trafić, jakiegoś bramkarza chciałbym w końcu trafić, no ale z tym jest kiepsko. Chociaż możemy 25 koła wydać z naszego cashu, więc może otwórzmy z naszego cashu. Wydałbym to. O, jest liga hiszpańska. Ale srebrna, no serio, Munir. Serio, kojarzy się kolej z kariery frajera. A już myślałem, że z ligi hiszpańskiej już trafi mi się jakiś kozak. Ale do drugiego składu będą. O, tych zawodników trochę mi teraz przybędzie. Ja pierdziel. No i możemy jeszcze za końsy kupić. 250. Ale z tym wolałbym się wstrzymać. Spokojnie. Otworzyliśmy jedno, tu sobie otworzyliśmy. Kurczę, już myślałem, że wpadnie coś ciekawego. Okej, okay, skoczmy w takim razie do naszego składu. Oj, bo tutaj będzie musiało być spore przemeblowanie. Oj, spore. Najpierw może zajmijmy się. Najpierw zajmijmy się ustalaniem w ogóle tutaj składu, bo tutaj jest. Mamy tak, CF-a mamy. I on mógłby wskoczyć za lewego, chociaż jest tutaj on lipny. Ale okej, okay, na razie go wyrzucimy. Niech on tam sobie będzie. Mamy AMF-a, który mógłby tutaj zagrać. No i tutaj trochę mamy. Czekajcie, bo zmieniamy sobie tutaj ten skład cały. Trochę zawodników mamy. Trochę mamy, nie wiadomo z czym tu grać. CMF, DMF. Czekajcie, co oni za pozycje mogą mieć? Musiałbym najpierw sobie ich tu poustawiać, bo gdzie oni mogą grać? Ten AMF mógł grać na prawej stronie za Beckham, ale to pewnie nie będzie tak dobre, jak powinien być. Wiem, że Team Spirit spadnie. Znaczy, oni mogą się zamienić pozycjami? To im bez różnicy. No to ich lepiej ten na skrzydełku gra. Tutaj bym stawił Suarez, ale Suarez, no właśnie, Suarez nie jest tak dobry jak ten koleś na tej pozycji. Chociaż... O, właśnie. Ten się tutaj nadaje. Jeśli chodzi o to, to zaraz sobie tutaj to zmienimy. Management Skill Boost. No właśnie, to możemy użyć. Jeden na razie. Użyjmy. Spoko. Już Team Spirit wraca do 87. Zobaczmy kolejnych zawodników. Kto tu jeszcze jest? No właśnie, tutaj kurde pomocników za bardzo nie mamy. Jest jakiś pomocnik, który by się przydał? O, ten może grać. Ten może grać praktycznie wszędzie. Dobra, znowu trzeba będzie zwiększyć. Ok, w porządku. Teraz nad tym pomyślimy. Teoretycznie to i ten może grać na każdej pozycji. Niby. Ale to też lipa. Nic to nie daje. Ten ma 76. I jak go wstawię? Pasuje, ale Team Spirit jest... Bo za duży koszt. Ale to można wyrzucić zaraz. Dobra, zostawmy tego kolesia tutaj sobie. Możemy usunąć za chwilę paru graczy, żeby nawet tego wymienić. Wrzucimy go z jakiegoś Wise. No nawet nie musieliśmy nic zwiększać, ale spoko, nie przeszkadza to nam. Bramkarza dalej nie mam jakiegoś relacyjnego. Użyjmy sobie tego. Recovery. Tak, użyjmy. Wszyscy powracają do full poweru. No i tak mój składzik wygląda. Obrońcy. To jeszcze jest lipa z obrońcami. Nic ciekawego nie trafiłem, jeśli chodzi o obrońców. Nic kompletnie. Kompletnie nic nie trafiłem, jeśli chodzi o obronę. Naprawdę. Mam takich obrońców, jakich mam. Bez rewelacji.
nie są najgorsi, ale słabo i też tak samo jest słabo, jeśli chodzi o bramkarza, tak? Więc coś tam wyciągają, ale Team Spirit mój spadł bardzo. Bardzo spadł, ale spokojnie. Zagrajmy trochę tym składem. Zobaczymy, co będą prezentować. Spróbujmy. Rewelacji jakiś pewnie nie będzie. I zagrajmy sobie ten meczyk. Przepraszam, nie to. Meczyk z tego nowego trybu. A właśnie tutaj. Spróbujmy zagrać. Okej, wszystko jest. No właśnie, Special XP Trainer i Agent Silver, minimum. Dobrze, zagrajmy. Pyknijmy ten meczek, zobaczycie jak mi to idzie. A idzie dramatycznie. Muszę wam powiedzieć, że wczoraj się męczyłem jak cholera, żeby coś ugrać. I o dziwo ugrałem. Ale jest naprawdę kiepsko. Koleś Team Saint ma... No, siła jego drużyny dwie gwiazdki. Ale zobaczcie, koleś wygrywa wszystko. Koleś wygrywa. Drużyną gra, która ma dwie gwiazdki. Gra. I on, zobaczycie, mi tak wpierdzieli pewnie. Się w głowie nie mieści. Mi się wydaje, nie wiem. Czasami są podejrzani. Ja już grałem z kolesiem, który miał na przykład trzy gwiazdki drużynę. I tak kręcił, że tak naprawdę tylko dzięki temu, że ja miałem mocniejszą drużynę, udało mi się wygrać. Grałem z kolesiem, który miał 5 gwiazdek. Drużynę miał napakowaną gwiazdami. Zapieprzał za mną niesamowicie, ale tylko dlatego, że ja miałem wyższe umiejętności od niego. Udało mi się wygrać. A tak większość przypadków to są jakieś szczęśliwe naprawdę akcje, jakieś samobuje na końcu, ktoś tam strzela sobie i tym podobne, więc no nie idzie za rewelacyjnie, męczę się cholernie, ale jakimś takim doświadczeniem, zimną głową na tyle jeszcze ogarniam, że udaje się coś tam zdobywać, jakieś tam punkty. Udało mi się wygrać 8-0, ale koleś kompletnie odłożył pada w momencie, kiedy przegrywał 5-0. Raz udało mi się wygrać 7-1. Ale to wiadomo, jak ktoś przegrywał już jakieś 3-4-0, zazwyczaj już się wkurza, pada, odkłada i tym podobne, więc różnie z tym jest. No okej. Okay. Denerwujemy tylko to, że kolesi niektórzy przed meczem wykorzystują prawie całe 120... O Jezu, prawie właśnie, to te podania są. Prawie 120 całe sekund na to, żeby ustawić swoje tamte składy, pierdoły. Nie wiem, co oni tam robią. Szkoda, że jakichś presetów już nie ma wcześniej. Biegnij. Aj, wcześniej miałem udać. Was too timid to make it through the defense. It'll be noted and improved upon, I'm sure. He's found his man. Koleś jest bardzo podejrzany, że gra takim ustawieniem. Dawaj. Ładnie! 1-0. Score! I będziemy się pierdzielić w tańcu. Tak, pięknie dostarczona piłeczka. Wow, to kto kosę zrobił? Ja? To chyba był w ogóle pierwszy faul w My Clubie. Ever. Mam ciągle jeszcze spore problemy, jeśli chodzi o... Jeśli chodzi o obronę. Słabo. Znowu mi wybiegał koleś wcześniej, ja tego na to nie zareagowałem. Nothing but a skill there.
Ale fajnie zrobił. Fajnie tu właśnie sobie rozegrał. Miał lepszych piłkarzy. O, wow, wow. To pewnie by coś zagrał. No dobrze, na razie jest ok. Mecz taki troszeczkę pod kontrolą. Już widać, że koleś jakieś tam pojęcie o PS-ie ma. No większy od mojego. Bardzo ładnie. Zli! Tak jest! 2 do 0. W końcu zagrałem coś, jak miałem zagrać. Wczoraj świetna akcja mi wyszła, coś takiego właśnie. Oddałem na skrzydło i koleś mi wszedł między dwóch. O, ładnie. Oleś pięknie to zgarnąłem. Bo już śmierdziało. Oj, 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 źle. Źle. Dobra. Na spokojnie. Już idziemy z tym. Daj mu. Kuźwa. Jestem wajza. Ciągle nie mogę się przyczaić też do tych podań, tak? Bo te podania są tutaj... Tu trzeba no, wcisnąć tą siłę tego podania. A z tym jest różnie. Tu źle teraz zagrałem. A będzie do bramkarza grał. Tą siłę podań trzeba mieć trochę obcykaną. Palony. I to jest u mnie na razie największa bieda, jeśli chodzi o granie, podania. Atak pozycyjny, kuleje u mnie strasznie. Widzicie, koleś ma drużynę z dwiema gwiazdkami, a i tak sobie ze mną pogrywa trochę. Mam o tyle szczęście, że mam mocniejszą drużynę. Dobra, pierwsza połowa zaliczona. Nie, palony. Myślałem, że pierwsza połowa jest zaliczona. Dawaj, na wybiegnięcie. Wybiegnij. No i to jest kuźwa u mnie najlepsze granie. Kurde, mam straszne problemy, jeśli chodzi o podania. No, teraz nie zdążę bramkarz narzucić. No, daj bicho. No szkuźwa, podanie na metrze chcę zrobić i nie mogę. Ja pierdyle, jestem wajza w tą grę. No. Kurna, jak zagrał. No szkuźwa, to są moje błędy. Ja nie potrafię piłki wyprowadzić. Nie czaję tego, jak ten system podań tutaj działa. Bo ja wciskam te podania, a one mi nie idą tak, jak bym chciał. To jest właśnie trudne w tej grze. Kompletnie te podania mi nie wychodzą. Jak bym chciał, co bym chciał. I koleś mi no, wcisnął bramkę, no, gładziutko. O, niestety piłeczki jakoś tak podają, ci zawodnicy są na tych pozycjach, gdzie powinni być. A u mnie nic takiego nie ma. Kompletnie. Dobra, faul będzie. Może jakieś porady. Coś, co mi pomogło. No i zobaczcie, jak koleś fajnie... Jak fajnie koleś, kurde, podaje piłeczkę od razu... O. Ja pierdyle. Serio?
Gerson. Out wide to the right. Dobrze, w końcu. Wow! Spalony i tak był. W końcu jakaś normalna akcja. No ja pierdyle. I te podania kolesiowi chodzą, nie? Wybij to, kurde. W końcu. Czemu oni nie podają do giry? Ja tego nie czaję w ogóle. Koleś obok mnie, no a nie przebiega sobie. Koleś piłkę ma i on przebiega obok niej, jakby nie, w ogóle nie chciał jej dotknąć w ogóle, by do niej nie biegł. Właśnie to mnie denerwuje tutaj, ja coś się źle robię. Cały czas źle coś robię z podaniami i nie wiem co. To jest ból. Straszny ból u mnie. No faul. Za lekkie te podania są niedokładne. Ja rozumiem, że trzeba troszeczkę tutaj coś wysterować i tym podobne. Oj, oj, oj. Gładziutko by zabrał. W zasadzie obojętnie jaki skład bym miał. O. Kurwa. Ale mi zgarnę łatwo. Jak koleś miałby 4 gwiazdki CCA drużynę, to by mnie rozpierdzielił. A, świetnie zagrałem, świetnie. Oj, oj, oj. No dobra, nie ma co narzekać, trzeba grać. Chyba, że ten mój Team Spirit faktycznie nie jest taki, jak powinien być. No ja pierdyle. No nic, spokojnie się rozgrywać. No i biegnij, kuźwa, czemu on nie wychodzi na pozycję? Chyba faktycznie ten Team Spirit nie działa tak powinien. No, chodź kuźwa. Ale bieda, ale bieda. No, fajnie chciał to zrobić. Need to overcommit now. Their priority lies.
he spurred it back. Palestino don't have many options and time is running. No, będzie wrzucał, co? Good run down the left. What can they make of it? No już mi tego nie zjarali czasem. Dobra, 2-1, słuchajcie, ale no masakra po prostu. Po prostu masakra. Czasem dla kolesia, bo grał takim dziwnym jakimś składem, a naprawdę mu to szło elegancko. Ale to jest to, że ja nie potrafię grać, słuchajcie, nie potrafię grać tu podaniami. Ja to z kontry, chyba faktycznie potrzebuję jakieś ustawienie, gdzie dwóch napastników będzie coś w tym stylu, bo u mnie z jednym napastnikiem to w ogóle nie działa, nie funkcjonuje. Kompletnie. I tak wyglądają wszystkie moje mecze. Wygrywam, bo mam kupę szczęścia, bo trafiam na przeciwnika, który ma skład jakiś z dupy w ogóle. No ale okej, dostaliśmy jakiś trening. Byle do przodu. Oczywiście ja się tym wszystkim nie przejmuję, kochani. Ja ciągle ostro trenuję, staram się tutaj coś grać, ale jeżeli macie jakieś rady i tym podobne, to wiecie, no kurczę. Dawać mi je, cholera jasna. Ojejku, tak to wygląda. Co tu mamy? Match progress, 1-3, tak? Czyli trzeba wygrać 3 zwycięstwa. Taki jest turniej po prostu. Na końcu pewnie coś eleganckiego dostajemy, ale to spokojnie. To sobie zagram przy okazji. My Club Records, tu pewnie coś dostaniemy. Ej, tak by to wyglądało, moi kochani. Rewelacji nie ma. Mam nadzieję, że podpowiecie mi co nieco, jak tutaj grać. Może coś innego ustawić, może jakiegoś innego coacha sobie załatwić. Mam ustawienie 4-2-3-1, no ja będę musiał coś innego zmienić. No ale spokojnie, jeśli chodzi o końce, to jest jakiś problem. Zawsze co tydzień jakiś tam tysiączek u mnie tych końców jest, więc można coś pootwierać, można jakiegoś coacha sobie wymienić i tym podobne. Coś można pokombinować. Tu nie chodzi o to, chodzi o to, żeby jakiegoś fajnego kogoś zgarnąć, a nawet ostatnio, chociaż mogę nawet trening sobie zrobić w sumie. W sumie tutaj zawsze Suareza. Co ja mam z tym Suarezem? Nie Suarez. Nie wiem, dlaczego mi się myli zawsze. Gdzie go mam? A nie, Suarez, dobrze. Nie Suarez. Z czymś innym mi się myliło. No nieważne. XP. Tutaj mam jednego, mogę go wykorzystać. No, tylko lekko podskoczyło. No ale zawsze coś. Jeszcze trochę i może chłopak wskoczy na wyższy poziom. Wtedy będę mógł już go wstawiać. Simone, jak na razie widać, 93 ma i chyba tak już to zostanie. Tak już będzie miał, więc masa ludzi będzie nim grała. Dobrze, kochani, dziękuję bardzo za uwagę. Tak jak mówiłem, jeżeli chcecie coś mi tutaj podpowiedzieć, ja czekam. Czekam na wasze opinie, czekam na wasze podpowiedzi, coś, bo sobie z tym podaniem rady nie daję. Strzały jako tako, coś tam gdzieś wychodzi. Jakieś akcje w przypadku wychodzą. W obronie średnio, ale tam jakoś czuję tą obronę chociaż trochę. Gorzej jest oczywiście tutaj z rozgrywaniem akcji, więc coś źle robię, może coś powinienem inaczej ustawić, może gdzieś się pobawić faktycznie przed meczem w jakimś ustawieniem, może jakąś presję jakąś narzucić większą, nie wiem, ciężko powiedzieć, nie znam się na tym wszystkim, ciągle się to wszystkiego uczę, więc nie krytykujcie, tylko pomagajcie, moi kochani. Jak zawsze wszystkie ważne linki macie pod materiałem. Trzymajcie się serdecznie, do kolejnego spotkania. Hejka!